Rada Gminy Szypliszki pochyliła się nad skargami rodziców dzieci przypisanych do obwodu publicznej szkoły podstawowej w Becejłach. Przypomnijmy, Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół Edukacja Razem, która na podstawie umowy z gminą miała placówkę prowadzić, wypowiedziała ją w ostatnich dniach wakacji. Lokalne władze nie podjęły żadnych działań mających na celu uruchomienie placówki i w efekcie szkoła istnieje, ale tylko pozornie, bo nie działa. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem umowy według uchwały Rady Gminy miał sprawować wójt. W ocenie skarżących nie zrobił nic, by szkołę uruchomić. Co rodzice zarzucają wójtowi? Niewłaściwą realizację kilku uchwał Rady Gminy i brak nadzoru nad wykonywaniem umowy przez fundację. Czego skutkiem jest naruszenie prawa mojego dziecka do pobierania nauki w publicznej szkole podstawowej w Becejłach? Jako szkole obwodowej. Stanowiska rodziców opisane w kilku skargach potwierdziło na początku września kuratorium. Wójt jako jednostka samorządu terytorialnego powinien egzekwować wykonywanie obowiązków, wywiązywanie się z umowy przekazania przez fundację, która przejęła tę szkołę do prowadzenia. W drugiej dekadzie września skargi rodziców zgodnie z procedurą trafiły w ręce Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szypliszki. Zgodnie ze statutem gminy skargi kierowane są przez przewodniczącego rady do Komisji Rewizyjnej, która przeprowadza czynności wyjaśniające. Tu jednak tak się nie stało. Okazało się bowiem, że Komisję Rewizyjną w przeprowadzeniu czynności wyjaśniających postanowił wyręczyć osobiście sam przewodniczący rady. Skargi to oczywiście były kierowane do Rady Gminy, czyli przyjmuję to ja jako przewodniczący Rady Gminy, nazywam się Stanisław Gibowicz, że też nie wiem. I poprosiłem wójta, po zapoznaniu się z tymi skargami, zresztą te skargi wszystkie mają identyczną treść, wszystkie są jednakowe, tylko tyle, że podpisy są inne. Poprosiłem wójta o wyjaśnienie tych zagadnień, które zostały poruszone. Wójt taką to prośbę spełnił, co przekazałem wszystko dla szefa Komisji Rewizyjnej, który będzie dzisiaj rozpatrywał te skargi. Trudno mówić o przejęzyczeniu, skoro na sesji potwierdził to również przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Pan przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do pana wójta Mariusza Grygięcia z takim oto pismem. W związku z otrzymaniem skargi na działalność wójta gminy Szypliszki od pana, no tutaj W będzie, i uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Tymczasem zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie jej obrad. Ani ustawa o samorządzie gminnym, ani statut gminy nie pozwalają mu na zastępowanie czy prowadzenie jakichkolwiek czynności w imieniu Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przewodniczący Rady Gminy nie może być nawet członkiem tej komisji. Nie ma zatem wątpliwości, że prowadząc na własną rękę postępowanie wyjaśniające, pan przewodniczący Rady bezprawnie wszedł w kompetencje Komisji Rewizyjnej i w efekcie spowodował, że skargę procedowano niezgodnie z przepisami. To może w ewentualnym postępowaniu nadzorczym wojewody przesądzić los podjętych uchwał. O wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego zamierzają zwrócić się do wojewody podlaskiego skarżący się rodzice, bowiem w ich ocenie uchwały podjęto z naruszeniem prawa i mogą być one nieważne. Rada, uznając skargi za bezzasadne, uwzględniła też między innymi to, że według systemu informacji oświatowej na dzień 10 września w szkole nie było żadnego dziecka. Co na to rodzice? Pomylili się w datach. 11 września 2017 roku my z dziećmi byliśmy pod szkołą w Becejłach. Oni twierdzą, że 10 września nie było dzieci. 10 września to była niedziela, my 11, no nie było dzieci, 10, ale my 11 września byliśmy pod szkołą, nikt się nie zgłosił, pojechaliśmy do wójta 11 września, gdzie nikt z nami nie chciał rozmawiać, bo wszystko zostało wcześniej powiedziane i na prośbę pani kurator przenieśliśmy dzieci na czas tymczasowy do Słobódki. Nagonka jest na nas, to nie jest oszukanie, to się robi... To chyba już bardziej polityczne się robi. To jest taka nagonka, nie wiem. Jeszcze odwagi troszkę mam. Państwa skarga uznana za bezzasadną, tak? Ale to przewidywaliśmy, że tak będzie. Przecież tutaj to jest nie. Pan sekretarz mnie pouczył, żeby uważać, co się mówi, więc naprawdę brak mi słów.
Aha. Brak mi słów? Za każde słowo mogę być poniesiona do odpowiedzialności, więc naprawdę trudno mi jest cokolwiek powiedzieć w tej chwili, żeby to nikt się do tego nie przyczepił. Władze gminy w sprawie szkoły w Becejłach od wielu miesięcy podnoszą argument ekonomiczny. Stoją na stanowisku, że gminy po prostu nie stać na utrzymanie ich zdaniem bardzo kosztownej szkoły we wsi Becejły. Wójt gminy Szypliszki oszacował koszty prowadzenia tej placówki i podczas sesji przedstawił je radnym. Argument finansowy mocno przemówił do ich wyobraźni. Jeszcze ja poproszę pana wójta o przedstawienie takiego krótkiego zarysu, gdyby ta szkoła była prowadzona. Jakie gmina by musiała ponieść konsekwencje finansowe i nie tylko? Bardzo proszę. Według naszych wyliczeń, biorąc pod uwagę klasy od 0 do klas 7, nie braliśmy to pod uwagę jeszcze klasy 8, która wchodzi w przyszłym roku od września, koszty osobowe tylko, jest to ponad 420 tysięcy złotych, czyli nauczyciele, palacz bądź dwóch palaczy w zależności od potrzeb, przeważnie to są dwa etaty, pani sprzątająca, no i dyrektor filii. Przypominam, to jest 420 tysięcy złotych. Nie mówi się tutaj jeszcze o kosztach upału, które są w granicach 30-35 tysięcy złotych. Czyli mamy tutaj w sumie, jeszcze jedna ważna rzecz. Przygotowując do nowych wymogów i zmian programowych, należy przygotować pracownię komputerową, biologiczną, chemiczną i fizyczną. Jest to koszt minimum 150 tysięcy złotych. Czyli w sumie z naszego budżetu to by było 522 tysiące złotych, subwencja 79 460 złotych przy 9 uczniach. Według alternatywnych wyliczeń rodziców do placówki tej chętnych było nie 9, a licząc z przedszkolakami aż 45 dzieci. Ma to przeogromne znaczenie, bo przy takiej liczbie podopiecznych sama subwencja oświatowa wyniosłaby już nie 79, a około 400 tysięcy złotych. A jak do tej pory kształtowały się koszty utrzymania szkoły przy ostatnio zarejestrowanej 29-osobowej grupie uczniów? Udało się nam dotrzeć do dokumentów wyjaśniających tę kwestię. Wynika z nich, że na ostatnie pół roku działania szkoły w Becejłach fundacji prowadzącej szkołę przekazano łącznie 151 284 zł. Dla zobrazowania wartości porównaliśmy tę kwotę z rocznym wynagrodzeniem wójta gminy Szypliszki wykazanym w jego ostatnim opublikowanym oświadczeniu majątkowym. Z kolejnego dokumentu dowiadujemy się więcej o źródłach finansowania wszystkich szkół w gminie Szypliszki. Na pierwsze półrocze 2017 roku gmina otrzymała z budżetu państwa 2 198 872 zł. Inne dotacje celowe otrzymane przez gminę to 43 487 zł. Z własnych dochodów gmina wyłożyła na oświatę 196 191 zł. Łącznie daje to kwotę 2 438 550 zł. Podane dane finansowe pochodzą ze sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku. Sprawę szkoły w Becejłach badali nie tylko radni. Od 3 tygodni suwalska prokuratura sprawdza, czy doszło tam do niedopełnienia obowiązków przez wójta gminy. Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia tego przestępstwa złożyli zarówno rodzice uczniów z Becejł, jak i kurator oświaty. Jak nas poinformował prokurator prowadzący, w ciągu najbliższych kilku dni zapadnie decyzja o dalszych losach tej sprawy.